Filmowy teatr radiowy przedstawia słuchowisko pod tytułem Hełm w wykonaniu Zofii i Romana Rejewskich. No! Co to jest? Wygląda na jakiś hełm rycerski. No. Zobacz, tu jakby brakuje przyłbicy. No. Ciężki. Przymierzę. Zobacz, Romuś, dla mnie za duży ten hełm. Może ty przymierzysz? Nie. Ale proszę, chociaż na chwilę. Zgódź się, proszę. No dobrze. Czekaj, czekaj. Żebym tylko nie założyła tyłu do przodu. No, z przodu są przyłbice, prawda, Romuś? Mhm. Pięknie wyglądasz, kochany. Prawdziwy z ciebie rycerz. Czekaj, zrobię ci zdjęcie. Wytrzymasz troszkę? Już, już. O, jak pięknie wyszedłeś na zdjęciu. Zobacz. Nie możesz zobaczyć, bo masz hełm na głowie. Zaraz ci zdejmę. Romuś, przepraszam, ale ten hełm głęboko ci wszedł na głowę. Możesz oddychać? To dobrze. A widzisz mnie? Nie? Ale oddychać możesz. O, to najważniejsze. Zdejmij mi to coś. No już, już. Czekaj. Zakładałam ci hełm w ten sposób. A jak zrobię odwrotnie, to powinnam go zdjąć. Coś nie tak. Może z tej strony spróbuję. Boli cię? Nie. Na szczęście. Zdejmij mi to. No, poczekaj. Nie chcę uszkodzić tego hełmu. Może to jakiś średniowieczny cenny zabytek? Leżał co prawda na ulicy, ale obok muzeum. Może ktoś ukradł całą zbroję i z torby wypadł mu właśnie ten hełm? Jak ci zdejmę, Romuś, to zaniosę ten hełm na policję, dobrze? Zdejmij mi to, proszę. Wiesz, zobaczę... O, zobaczę, co piszą w Google. Jak zdjąć hełm rycerski. Na pewno będzie jakaś porada. O, jest! Jak zdjąć hełm rycerski z głowy męża. Widzisz, Romuś? W Google wszystko jest. Weź piłkę do metalu. Poczekaj, zepsuć hełm zawsze można. O, tu piszą, żeby przed zdjęciem hełmu poprosić rycerza, aby zsiadł z konia. Dobra, powiedzmy, że to już zrobiłeś. Następnie należy całą głowę rycerza polać olejem jadalnym. Ależ oczywiście. Idę do kuchni po olej. Hominia beneficia gabina generantia. O, już mam olej rzepakowy. Może być? Romuś, kiwnij głową, że może być olej rzepakowy. Bo posłonecznikowy musiałabym wyjść do sklepu. Może być rzepakowy? Uważaj. Zamknij oczy. Wleję cały olej przez taką dziurkę na czubku hełmu. Tu pewnie w oryginale były rycerskie pióra. Jesteś gotowy? Uwaga, leję olej. Zamknij oczy. Świetnie. Czekaj. Spróbuję. O, dużo lepiej. Świetny pomysł z tym olejem. Delikatnie spróbuję zdjąć z ciebie ten hełm. Udało się. Uszy, nos, wszystko masz całe. A już myślałam,
że będę musiała oddać hełm do muzeum razem z twoją głową. Zobacz, jak po tym oleju lśni ta zbroja. Słuchaj, a może nie oddamy tego do muzeum, tylko sprzedamy jakiemuś kolekcjonerowi za granicą? Spakujemy do torby. Celnikowi powiemy, że to wygląda na metal, ale tak naprawdę to jest z plastiku. To jest z plastiku. Żartujesz. W środku pisze Made in China. A czemu mi tego od razu nie powiedziałeś? Pewnie nie mogłeś mówić, ale to ciekawe, że dopiero jak się założy hełm na głowę, widać tę etykietę wklejoną od środka. I że mogłeś po ciemku ją przeczytać. To ciekawe. Sprawdzę, czy ja też potrafię. Założę sobie na głowę i sprawdzę, jak to jest. Nic nie widzę. Nie mogę tego zdjąć. Mógłbyś mi pomóc? Romuś, kochanie. No, już nie mamy oleju. Wszystko wylałam na ciebie. Słuchaj, skocz do sklepu i kup od razu 2 butelki oleju. A jak cię zapytają, po co aż 2, to powiedz, że dla żony. Sama nie mogła przyjść po olej do głowy. Idź już, ja poczekam. Romuś, jesteś? Tak długo cię nie było. Zdążyłam zdjąć hełm, a nawet umyć sobie głowę po czymś takim. Olej schowaj do lodówki, przyda się. A co kupiłeś jeszcze? Co to jest? 2 miecze? A że niby co? Domowy Teatr Radiowy jest projektem realizowanym przez Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej Hipokamp i dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Wszystkie motywy dźwiękowe wykorzystane w słuchowisku zostały pozyskane z zasobów prywatnych lub bezpłatnych bibliotek internetowych, głównie biblioteki audio YouTube.